Cześć, witam w kolejnym materiale na moim kanale. W tym filmie przedstawię Wam 10 ciekawostek o Driesie Mertensie. Zapraszam do oglądania. Dries Mertens urodził się 6 maja 1987 roku. Dries Mertens pochodzi ze skromnej rodziny. Jego rodzice kochali piłkę i mieli oni ogromną wizję dla swojego jedynego dziecka. Mertens idealnie wykorzystywał każdą sekundę, jaką miał podczas przerw w szkole na grę w piłkę nożną. Jego umiejętność radzenia sobie z piłką bardziej niż jego koledzy z drużyny doprowadziła szkolnego trenera do spotkań z rodzicami i do radzenia im, aby ich syn stał się zawodowym piłkarzem. Mertens jako junior grał w klubach Stade Leuven, RSC Anderlecht oraz KGent, do którego trafił w 2003 roku. W 2004 został wyłączony do jego pierwszej drużyny. Szerszej publiczności Mertens przedstawił się dopiero, gdy został sprowadzony z PSV Eindhoven do Napoli. Dla fanów klubu z południa Włoch stał się legendą. Został bowiem najlepszym strzelcem tego zespołu. W reprezentacji Belgii zadebiutował 9 lutego 2011 roku w zremisowanym 1-1 towarzyskim meczu z Finlandią. Swoją pierwszą bramkę w drużynie narodowej zdobył przeciwko Holandii w meczu towarzyskim rozegranym 15 sierpnia 2012 roku. Mertens doprowadził do wyrównania, strzelając 2-2, a mecz zakończył się wygraną Belgii 4-2. Obecnie jest zawodnikiem Napoli, do którego dołączył 1 lipca 2013 roku. Sponsorem wyposażenia piłkarza jest firma Nike. Jego aktualna wartość rynkowa to 4 miliony euro. To tyle z tego materiału. Jeżeli macie jakieś ciekawe propozycje na następne filmy, piszcie śmiało w komentarzach. Do następnego odcinka. Cześć!